Fragment wiersza Marii Konopnickiej pod tytułem Budujemy miłej ojczyźnie dom. Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy. Polska, to pion nasz i nasz znak. Budujmy dom, rodacy. Budujmy dom, rodacy! Polska 1986 roku. W gospodarce początek nowej pięciolatki i mozolnie wdrażana reforma. Nadal jeszcze wiele napięć i trudności. Lektury komunikatów statystycznych i prasowych publikacji skłaniają do refleksji, do szukania odpowiedzi na pytania, co musimy zrobić, żeby nie odstawać od innych krajów, żeby, jak to się mówi, sprostać wyzwaniom czasów, w których żyjemy. Gorzkie doświadczenia każą odrzucać stereotypy w myśleniu. Świadomość różnorodnych uwarunkowań dzisiejszych kłopotów każe na chłodno patrzeć na każdą propozycję rozwiązywania poważnych problemów. Jak więc w realiach wiosny 86 roku widzieć można rok 2000? Troski o przyszłość nie zabrakło zarówno w przedzjazdowej dyskusji, jak też w zupełnie prywatnych wypowiedziach ludzi różnych zawodów, z różnych miejsc na społeczno-gospodarczej mapie Polski. Oto Bełchatów. W latach 70. rozpoczęto tu budowę kompleksu paliwowo-energetycznego. Elektrownia, choć już dziś największa w kraju, nadal rozbudowuje się. Kopalnia w normalnej, planowej eksploatacji. Kopalnia Bełchatów w 2000 roku na pewno będzie wyglądała trochę inaczej. Cała zmiana będzie wynikała z postępu roku, ale generalnie większych zmian w gabarytach kopalni nie będzie, ponieważ w obecnej chwili doszliśmy maksymalnie do tej głębokości projektowanej i cała następna robota do 2000 będzie polegała na rozcinaniu złoża do docelowych granic. Praktycznie rzecz biorąc, kopalnia Bełchatów będzie na półmetku swojej żywotności. Nad jeziorem w Żarnowcu rozległy plac budowy elektrowni jądrowej. To konieczność wynikła z realnych zagrożeń energetycznego bilansu kraju już w latach najbliższych. Do końca budowy niestety jeszcze bardzo daleko, ale tutaj niczego nie wolno przeoczyć. Elektrownia jądrowa wymaga nowej jakości pracy, dokładności i dyscypliny. Wszystko z myślą o przyszłej, bezpiecznej eksploatacji. Elektrownia w Żarnowcu to przecież debiut naszej energetyki jądrowej. Choć nastąpi on faktycznie dopiero za parę lat, już dziś robić trzeba wszystko, żeby był udany. Rok 2000 w energetyce jądrowej oznaczać będzie uruchomienie oprócz elektrowni Żarnowiec, czterech bloków po 465 MW,
Uruchomienie w latach 90. również 4 bloków po 1000 MW w drugiej kolejnej elektrowni jądrowej. I tutaj dalej pojawiają się dwa warianty, tak zwany wariant minimum i wariant maksimum. W wariancie minimum w trzeciej elektrowni uruchomimy 2 bloki po 1000 MW, w wariancie maksimum 4 bloki. Czyli sumaryczna wielkość na koniec tego wieku w energetyce jądrowej wyniesie od 8 do 10 tysięcy MW. Nauczyliśmy się ostatnio tej prawdy, że gospodarka to swoisty system naczyń połączonych. Energetyki nie można rozwijać bez zakładów wytwarzających maszyny i urządzenia na potrzeby elektrowni. Produkujemy w Polsce wiele takich urządzeń. Od lat wykorzystujemy je zarówno w kraju, jak też eksportujemy. Prezentują przyzwoitą klasę międzynarodową. Jedną ze znanych firm jest zbudowana po wojnie raciborska fabryka kotłów Rafako. Od kilku lat produkuje się również u nas urządzenia dla energetyki jądrowej. Ta dziedzina produkcji będzie najprawdopodobniej dominowała w roku 2000 z tego względu, że nie ma innej drogi, aby nadążyć za potrzebami energetycznymi kraju. W żadnej innej sferze świat nie zrobił ostatnio takich postępów, jak w elektronice. Mikrokomputery spowodowały prawdziwą rewolucję w wielu dziedzinach. U nas, pomimo że ogólnie powoli pniemy się w górę, też odniosły sukces. Zdecydowały o tym przede wszystkim młodzieńczy dynamizm i fachowość w ich stosowaniu. Choćby w projektowaniu maszyn, tak jak w warszawskim ośrodku badawczo-rozwojowym Tekoma. Tu opracowuje się koncepcje, projektuje, buduje i wdraża stosowanie maszyn automatyzujących procesy montażu w przemyśle. W dzisiejszych realiach problem ten dotyczy w Polsce bezpośrednio ponad 250 tysięcy ludzi, którzy najczęściej ręcznie wykonują proste i monotonne czynności. Wprowadzenie automatów pozwoliłoby zatrudnić ich przy pracach bardziej skomplikowanych, nie mówiąc już o lepszej jakości produkcji osiąganej przy stosowaniu maszyn. Automatyzacja procesów produkcyjnych w krajowym przemyśle następuje i następować będzie w sposób stopniowy. Wynika to z konieczności przełamywania szeregu barier, głównie natury technicznej, ale nie tylko. Myślę, że rok 2000 zastanie nas w sytuacji, kiedy przeważać będzie tak zwana mała automatyzacja, czyli sztywna automatyzacja. To znaczy pojedyncze urządzenia samoczynnie wykonujące określone operacje technologiczne, umiejscowione głównie tam, gdzie proces technologiczny stwarza niekorzystne dla zdrowia człowieka, dla zdrowia obsługi warunki. Myślę również, że istnieć będą również pewne pilotowe instalacje produkcyjne, wielofunkcyjne, programowalne, wyposażone w odpowiednie urządzenia technologiczne, magazyny międzyoperacyjne, urządzenia transportowo-manipulacyjne, układy sterowania oparte na technice mikroprocesorowej. Myślę, że stopień automatyzacji procesów produkcyjnych w roku 2000 będzie znacznie wyższy, bo nie można mówić o nowoczesności wyrobów finalnych bez nowoczesności procesów ich wytwarzania. Rysiek, po zakończeniu latania na T2, podaj mi, ile ci zostało azotu. Sądzę, że około 900 litrów, ale po skończeniu dokładnie podam. Dobrze, gdyby było coś więcej, przerzucimy na inne zakłady jeszcze. To ci później podam i uzgodnimy to szczegółowo. Niedaleko od Raciborza
na polach kombinatu rolnego Kietrz, usłyszeć można takie radiowe rozmowy i popatrzeć na rolnictwo odległe od polskich schematów. Wyniki, jakie się tutaj uzyskuje, to już produkcja rolna i hodowla na europejskim poziomie. Problemy polskiego rolnictwa widzi się tutaj wielowymiarowo. Rok 2000. Wydawałoby się, że to dużo czasu. Ale gdyby to skonfrontować z 18 latami pracy, jakie mam za sobą, to trzeba powiedzieć, że minie to bardzo szybko. Myślę, że zadaniem rolników jest doprowadzenie do sytuacji, ażeby na polskich stołach nie zabrakło żywności. Nasze rolnictwo jest skomplikowane w swojej strukturze agrarnej. Mamy przecież do czynienia z rolnikami gospodarującymi na powierzchni pół hektara, dwóch, poprzez powierzchnię 10-20, aż do wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych gospodarujących na kilku tysiącach czy na kilkunastu tysiącach hektarów. Ale niezależnie od tej skomplikowanej struktury agrarnej, powodzenie rolnictwa będzie zależało w dużej mierze od zmiany świadomości, od nauki. Musimy się po prostu wszyscy wiele, wiele rzeczy nauczyć i mądrzej gospodarzyć w tym rolnictwie. Powstały od podstaw w Polsce Ludowej przemysł okrętowy dziś liczy się w międzynarodowych statystykach. Pomimo dekoniunktury w światowej żegludze i niemałych typowo polskich kłopotów z kooperantami, zatrudnieniem, nasze stocznie nie narzekają na brak pracy. Na statki czekają krajowi i zagraniczni armatorzy. Przykładowo, szczecińska stocznia imienia Warskiego obok nowoczesnych masowców i promów pasażersko-samochodowych wyspecjalizowała się w budowie statków związanych z obsługą platform wiertniczych z badaniami morza. Na pewno będziemy w tym roku 2000 budowali statki. Będą to statki inne niż te, które budujemy w tej chwili. Sądzę, że będą bardziej skomplikowane pod względem technicznym, technologicznym i będą służyły do innych celów. Mam tu na myśli cele takie jak wykorzystywanie zasobów szelfu, morza i oceanów. Wiemy doskonale, że znajdują tam się kolosalne bogactwa. Twarde prawa ekonomii określają dziś skalę naszych możliwości, ale nie tylko ekonomia decyduje o dokonywanych wyborach. Bolesna lekcja, jaką wszyscy odebraliśmy, każe odrzucać cudowne sposoby poprawy kondycji współczesnej Polski. Niepozbawiony nadziei profesor diagnozował: kluczem do rozwiązania problemów, przed jakimi stoi gospodarka kraju, jest przezwyciężenie progów wyobraźni, inicjatywy i przedsiębiorczości. Te cechy drzemią przecież w każdym z nas. Trzeba je tylko rozbudzić jeszcze mocniej. Poprzedzające 10. zjazd PZPR dyskusje, wbrew opiniom politycznych przeciwników, wykazały, że zdecydowanej większości Polaków nieobojętne są ani sposoby, ani tempo socjalistycznych przeobrażeń naszego kraju. Perspektywy roku 2000, choć bardzo atrakcyjne, widzimy przecież przez pryzmat wielu uwarunkowań. Osobiście widzę dwa zagadnienia, których pozytywne rozwiązanie warunkować będzie powodzenie nasze w najbliższym 15-leciu. Pierwsza grupa to jest sprawa materiałochłonności i energochłonności naszej produkcji, naszych działań. I tutaj nic nie pomoże, żadne dyrektywy. Potrzebne jest tylko i wyłącznie myślenie ludzi, którzy kierują, zarządzają i którzy wykonują bezpośrednio pracę na tej budowie w zakładach produkcyjnych. To jest pierwsze zagadnienie. Zagadnienie drugie to jest kwestia mieszkaniowa. Uważam, że za słabo jest postawiona ta kwestia i wymaga bardziej zdecydowanych działań dla jej rozwiązania. To, co się dzieje w tej chwili w kraju, jest chyba nie do przyjęcia. Tak długi okres wyczekiwania na mieszkania, ludzie angażują się w różne uboczne działania, myślą o tym,
jak zdobyć mieszkanie, przestają myśleć o pracy, praca traci swój nadrzędny charakter. Chociaż jestem technikiem, sądzę, że o efektywności gospodarowania nie decyduje tylko technika. Myślę, że istotnym problemem jest również rozbudzenie wśród ludzi pracy szeroko pojętego entuzjazmu, gdyż jest on motorem wszelkich poczynań i to nie tylko w technice. Rozwiązanie tego problemu to rozwój przede wszystkim rozmaitych form samorządności, tak by człowiek pracy był bezpośrednio związany z swoim wyrobem, by ponosił odpowiedzialność zarówno za sukcesy, jak i nieprzewidziane potknięcia zakładu. Myślę, że ten czas, który nam został do roku 2000, musimy poświęcić na maksymalne wykorzystanie tych urządzeń, które są w naszej kopalni zabudowane. Wiemy, że to są urządzenia drogie, importowane. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, pokazywać dobrych ludzi, nagradzać, żeby wyraźnie tym, co lepiej pracują, lepiej się powodziło. Przychodzą ludzie młodzi do pracy, wykształceni, pełni zapału, energii, stykają się z rzeczywistością i to w pewnym sensie powoduje wyhamowanie ich inicjatywy. Uważam, że to, co oni sobą reprezentują, co sobą niosą, powinniśmy przez najbliższy okres czasu, jaki mamy przed sobą, wykorzystać. To, co ci młodzi mogą wnieść, aby zmienić na lepsze naszą obecną rzeczywistość. Drugim problemem istotnym, który nas czeka w tym 15-leciu, to sprawa naszej organizacji pracy. Ale aby ją zmienić, wiązałoby to się ze zmianą mentalności ludzi, którzy są za nią odpowiedzialni. Sądzę osobiście, że dokonać tego w tym okresie czasu będzie nam jednak bardzo trudno. Chcąc utrzymać się na rynkach jako eksporter, musimy ciągle myśleć o tym, żeby nasze wyroby były o jak najwyższym standardzie światowym. Jak to zrobić, aby nadążać za konkurencją światową, aby nasza technologia i konstrukcja była nie niższa niż krajów konkurencyjnych? To jest problem wszystkich producentów, którzy chcą wejść na rynki światowe. W XXI wieku zaczniemy się poruszać w kręgu bardziej skomplikowanych spraw. Myślę tutaj o genetyce i to genetyce wysoko skomplikowanej. Będzie to wręcz już inżynieria genetyczna. Myślę o bardzo szerokim wykorzystaniu procesu hybrydyzacji. Tylko w tych sprawach musi nam pomóc nauka. Sami niestety tutaj nic nie zrobimy. Musimy mieć naprawdę mocne wsparcie. Słyszy się takie obiegowe opinie o polskiej niemożności. Ja jednak myślę, że pracuję tutaj od początku budowy inwestycji Bełchatów, że jest to nieprawdą. Nasze maszyny, chociaż są z importu, ze sławnych firm Krupa i Orenstein, jednak już u nas zostały częściowo przebudowane. Jest zastosowana myśl polskich inżynierów i techników, zdaje ten egzamin i jest coraz szerzej stosowana. Potencjał naszej kadry inżynieryjno-technicznej jest ogromny. Wiem z drugiej strony, że jest on zarówno u nas, jak i w skali całego kraju niewykorzystany. Co zrobić, jak motywować tych doskonałych w końcu inżynierów, techników, naukowców? Ja nie potrafię dziś na to odpowiedzieć. Ale wydaje mi się, że ten okres 15 lat do roku 2000 właśnie w tym kierunku należy tak wykorzystać, aby dać odpowiedź na to pytanie. Rok 2000 dla wielu ludzi kojarzy się z jakąś granicą, z czymś tajemniczym. W końcu jest to przecież normalne 15 lat, kolejne 15 lat, o które ja i wszyscy inni będziemy starsi. To 15 lat musimy wykorzystać. Program wypracowany na 10. zjeździe partii jest ambitny i realny. Przyspieszenie wymaga reform nie tylko w formach zarządzania gospodarką, ale przede wszystkim w sposobach myślenia. Powodzenie w tej walce o jutro dla siebie osiągniemy, jeśli na co dzień wokół nas więcej będzie demokracji, więcej konsekwencji i więcej dyscypliny.
młodość to nasz wielki narodowy kapitał. Zwracamy się do młodego pokolenia. Wasz kraj to Polska. Wasz ustrój to socjalizm. Wasz czas to przełom XX i XXI wieku. Dajcie ojczyźnie całą swą wiedzę, energię i zapał. Budujcie jej wielkość.